Wadowice. Tu 18 maja 1920 roku przyszedł na świat Karol Wojtyła, syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Tu kształtowała się osobowość i charakter przyszłego papieża. Stąd zabrał ze sobą w dalszą drogę, która swój kres miała na tronie Stolicy Apostolskiej, wspomnienia i upodobania z dzieciństwa. Najcenniejszym wspomnieniem, które nosił w sercu do końca, było to o ojcu. Karol Wojtyła urodził się między godziną 17 a 18 przy dźwiękach dzwonów nabożeństwa majowego. Był upragnionym, wymodlonym i długo oczekiwanym dzieckiem Emilii i Karola. Jego przyjście na świat pozwoliło im podnieść się po stracie córeczki Olgi, urodzonej 4 lata wcześniej, która zmarła 16 godzin po narodzeniu. Szczęście rodziców dzielił z nimi starszy brat Karola, Edmund. Matka, która po śmierci Olgi żyła w ciągłym smutku i żalu, wraz z narodzinami Karola odzyskała radość życia. W domu Wojtyłów zagościło wielkie szczęście. Mały synek był największym skarbem pani Emilii. Zobaczycie, mój Loluś będzie wielkim człowiekiem, mawiała. Miała jedno życzenie, którego spełnienia niestety nie doczekała. By jeden z jej synów został lekarzem, a drugi księdzem. Edmund, bardzo zdolny i mądry chłopiec, nad którego edukacją czuwał ojciec, rzeczywiście został lekarzem. Na pewno pani Emilia nawet w najśmielszych marzeniach nie przypuszczała, że drugi z jej synów zostanie papieżem, a nawet świętym. Niestety szczęście nie trwało długo. Pani Emilia zaczęła podupadać na zdrowiu. Lolek był świadkiem jej odchodzenia. 30 kwietnia 1929 roku przestało bić jej chore serce. Karol Wojtyła, który niewiele o swojej matce mówił, po latach napisał dla niej jeden jedyny wiersz. Nad twoją mogiłą białe kwitną życia kwiaty. O, ileż lat to już było bez ciebie, duchu skrzydlaty. Nad twoją białą mogiłą, od lat tylu już zamkniętą, spokój krąży z dziwną siłą, z siłą jak śmierć niepojętą. Nad twoją białą mogiłą cisza jasna promienieje, jakby w górę coś wznosiło, jakby krzepiło nadzieję. Nad twoją jasną mogiłą klęknąłem ze swoim smutkiem. O, jak dawno to już było, jak się dziś zdaję malutkim nad twoją białą mogiłą. O matko, zgasłe kochanie, me usta szeptały bez siłą, daj wieczne odpoczywanie. Ojciec nie miał odwagi powiedzieć Lolkowi o śmierci matki. Zrobiła to w szkole nauczycielka i znajoma rodziny Zofia Bernhardt. Trudno sobie wyobrazić, co przeżywał wtedy, wracając ze szkoły do domu. W domu zastał tylko ojca. Ciało matki zostało zabrane wcześniej, gdy był jeszcze w szkole. Po 3 latach przyszła następna tragedia. 4 grudnia 1932 roku umiera brat Karola, Edmund. Miał zaledwie 26 lat. Zaraził się w szpitalu szkarlatyną od swojej pacjentki, nad którą czuwał całą noc. Lolek i jego ojciec zostali zupełnie sami. Mały chłopiec i ciężko doświadczony przez życie ojciec, który odtąd sam musiał wziąć na siebie odpowiedzialność za syna i jego wychowanie. Karol Wojtyła senior musiał być teraz dla Lolka i ojcem, i matką. Wykonywał wszystkie domowe obowiązki. Prał, szył, sprzątał. Ale przede wszystkim dbał o edukację syna. Z wielką cierpliwością i oddaniem siedział z nim do późna nad książkami. Uczył, tłumaczył, dużo rozmawiali. Mały Karol, wybitnie uzdolniony i inteligentny, chłonął tę wiedzę jak gąbka. Ojciec dbał też o jego edukację duchową. Będąc głęboko wierzącym człowiekiem, studiował z Lolkiem Pismo Święte. Być może to właśnie ojciec wskazał drogę późniejszemu papieżowi. Codziennie chodzili się modlić do kościoła parafialnego. Kiedyś ojciec powiedział do Lolka: straciłeś swoją matkę. Teraz opiekować się tobą będzie Matka Boża. Teraz ona będzie twoją matką. A codziennie po kościele i szkole Karol i jego ojciec szli na obiad do jadłodajni mleczarni Banasiów. Ojciec Karola znakomicie wywiązywał się z opieki nad synem i jego wychowaniem. Zapewne pomagała mu w tym silna wiara, która wzmacniała go w codziennych zmaganiach i kłopotach. Stworzył Lolkowi dwuosobową, szczęśliwą rodzinę. Był jego ostoją i przyjacielem. Całe lata wiedli skromne, lecz uporządkowane życie, którego ważnym elementem była modlitwa. I codziennie można było ich spotkać, jak szli przez wadowicki rynek do Banasiów na pierogi. Pomimo tego ojciec Karola nigdy nie uwolnił się od cierpienia po stracie bliskich. Nie chcąc okazywać tego Lolkowi, starał się przeżywać to w samotności. Jednak po latach Jan Paweł II powie: po śmierci matki, a następnie po śmierci mojego brata zostaliśmy we dwójkę z ojcem. Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca na kolanach, tak jak widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy ze sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium. Tak, niewątpliwie Karol Wojtyła czerpał siłę od swojego ojca i tak jak jego ojciec z wiary. Dużo czasu spędzał w kościele, przy swojej jedynej teraz matce, Najświętszej Maryi, Matce Bożej. To jej oddał się całkowicie opiekę. Totus tuus, cały twój. I tak było do końca jego dni. Po pierwszej komunii świętej został ministrantem. W czasach gimnazjalnych był nawet prezesem kółka ministrantów. Jako papież Karol Wojtyła wspominał: w wieku 10–12 lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że niezbyt gorliwym. Moja matka już nie żyła. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział: nie jesteś dobrym ministrantem, nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś modlić się do Niego. I pokazał mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim przekonaniem on do mnie mówił. Jeszcze dziś słyszę jego głos. Rezultatem tej lekcji jest moja encyklika o Duchu Świętym. Z tym kościołem parafialnym, dzisiejszą bazyliką papieską, Karol Wojtyła związany był nie tylko jako ministrant. Przy tej chrzcielnicy 20 czerwca 1920 roku otrzymał sakrament Chrztu Świętego. Wadowickie dzieciństwo, wychowanie przez ojca w wierze i twardych zasadach moralnych, a przy tym w spokoju i pogodzie ducha, wspomnienia dzieciństwa, a także smaki, to wszystko pomimo traumatycznych przeżyć ukształtowało wspaniałą, silną, a także pogodną osobowość Karola Wojtyły. W 1938 roku, po zdanej z wynikiem celującym maturze, Karol Wojtyła opuszcza Wadowice i przenosi się z ojcem do Krakowa. Swoją przyszłość wiąże z teatrem, który jest jego wielką pasją. Ma też jeszcze inną, nie mniej silną pasję. Jest nią wiara. I właśnie ona uczyni kiedyś Karola Wojtyłę następcą świętego Piotra. W 1938 roku Karol Wojtyła i jego ojciec zamieszkują przy ulicy Tynieckiej 10 w Krakowie. Żyją bardzo skromnie, z niewielkiej emerytury podupadającego coraz bardziej na zdrowiu pana Wojtyły. 18-letni wówczas Karol zaczyna studiować polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest na jednym roku z Tadeuszem Kwiatkowskim, Wojciechem Żukrowskim i Tomaszem Hołujem. Pielęgnuje także swoją pasję teatralną. Na pierwszym roku studiów wstępuje do Studia 39 i dostaje rolę w Kawalerze Księżycowym. Niestety wybuch wojny przerywa wszystko. I studia, i teatr. Karol Wojtyła podejmuje ciężką pracę w kamieniołomach z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że jego ojca pozbawiono wojskowej emerytury i zostają bez środków do życia. A praca Karola gwarantuje kartki na niewielkie racje żywnościowe, tak potrzebne dla niezdolnego już do pracy, schorowanego i załamanego całą sytuacją Karola Wojtyły seniora. Poza tym okupant wprowadza bezwzględny nakaz pracy dla wszystkich mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. A Arbeitkarta z kamieniołomów chroni przed wywózką. Dzień Karola wygląda tak. Rano modlitwa w kościele, potem praca w kamieniołomach, często ponad siły. I powrót do domu z obiadem dla ojca, który przynosił od zaprzyjaźnionej rodziny państwa kydryńskich. Dnia 18 lutego 1941 roku Karol jak zwykle wraca po pracy na Tyniecką. Towarzyszy mu Marysia Kydryńska, która przyszła podgrzać przyniesiony obiad. Karol idzie przywitać się z ojcem. W pierwszej chwili sądzi, że ojciec śpi. Usiłuje go poprawić. Jednak starszy pan Wojtyła jest całkiem bezwładny i zimny. Karol jeszcze woła na pomoc Marię. Dziewczyna stara się usłyszeć choćby słabo bijące serce, ale to właśnie serce nie wytrzymało. Karol, który jeszcze w Wadowicach stracił matkę i brata, zostaje teraz zupełnie sam. To właśnie wiara pomaga Karolowi przetrwać. Czyni go silnym. Pracuje ciężko w kamieniołomach, nie skarżąc się, nie pomstując na los. Za to często się modli. Każdą krótką przerwę wykorzystuje na rozmowę z Bogiem. Nie umyka to uwadze strzałowego Franciszka Łabusia. Pewnego dnia, widząc rozmodlonego młodego robotnika, podchodzi i mówi: Karolu, wy to byście poszli na księdza. Ale Karol nie ma takiego zamiaru. Pisze poematy i widzi siebie w przyszłości na deskach teatru. Póki co uczestniczy w tajnych przedstawieniach teatru rapsodycznego organizowanych przez Mieczysława Kotlarczyka. Ta pasja pomagała mu przetrwać. Dawała siłę. Zabierała strach. Niedługo jednak Karol Wojtyła odnajdzie w swoim życiu coś, co okaże się w nim najważniejsze. Powołanie. A to za sprawą pewnego uchodzącego za dziwaka, garbatego krawca Jana Tyranowskiego, zacnego, skromnego i całym swym życiem oddanego Bogu człowieka. Karol prawie każdego dnia przed pracą szedł na modlitwę do kościoła. Jan Tyranowski przez długi czas obserwował pochłoniętego w modlitwie Karola, zanim zdecydował się do niego podejść i poprosić o rozmowę. Po latach Jan Paweł II powie o nim: jeden z nieznanych świętych. To za jego sprawą odnalazł w sobie powołanie kapłańskie. Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła udaje się do tajnego seminarium archidiecezji krakowskiej przy ulicy Franciszkańskiej, zorganizowanego przez księcia metropolita Adama Sapiehę. Tam spotyka się z rektorem, księdzem Janem Piwowarczykiem i prosi o przyjęcie do grona kleryków. Rektor wyraża zgodę i Karol Wojtyła zostaje jednym z 11 studentów tajnego seminarium. Ku wielkiemu niezadowoleniu Mieczysława Kotlarczyka, Tadeusza Kudlińskiego i przyjaciół z teatru, po wojnie nazwanego rapsodycznym, którzy usiłują go od tej decyzji odwieść, rezygnuje z teatru i z wielkim zapałem i pasją zaczyna studia teologiczne. Po wojnie zaczyna działać legalne seminarium i Karol Wojtyła zostaje w nim studentem trzeciego roku. Klerycy i ich nauczyciele już nie muszą się ukrywać. Przyszły papież może spokojnie pobierać naukę, a po skończonych studiach przyjąć święcenia kapłańskie. 1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk kardynała Sapiehy, który ma przyjąć święcenia prezbiteratu. Karol Wojtyła. Metropolita wypowiada słowa, które świeżo wyświęcony kapłan wypełniać będzie do końca swych dni. Bądź doskonały w wierze i czynach oraz utwierdzony w miłości do Boga i bliźnich. Kto by wtedy przypuszczał, że ten leżący krzyżem młody ksiądz zostanie kiedyś papieżem? Nikt, oprócz jednego człowieka. 2 tygodnie po święceniach kardynał Sapieha wysyła młodego księdza na studia do Rzymu. Tam, po świętach wielkanocnych 1947 roku, Karol Wojtyła udaje się do San Giovanni Rotondo, by wyspowiadać się u znanego stygmatyka kapucyna Ojca Pio. Podobno, jak podają niektóre źródła, po skończonej spowiedzi ojciec Pio wychodzi z konfesjonału, klęka przed Karolem Wojtyłą i oznajmia mu, że widzi w nim przyszłego papieża. W lipcu 1948 roku zostaje skierowany jako wikary do małej wsi Niegowić. Po przebyciu wielu kilometrów pieszo, gdy tylko przekracza granicę parafii, robi po raz pierwszy coś, co będzie powtarzał do końca swych dni, pielgrzymując jako papież. Klęka i całuje ziemię. Po czym podnosi się z kolan i idzie wypełniać z pasją swoją kapłańską posługę. Zajmuje skromny pokoik w stojącej do dziś tzw. wikarówce. Nie dba o wygody i wypełniając słowa księcia kardynała, z oddaniem służy Bogu i bliźnim. Młody wikary szczególnie dba o edukację wiejskich dzieci, którym naukę uniemożliwiła lub przerwała wojna. I nie ogranicza się jedynie do katechezy. Organizuje im wycieczki, także do teatru, ale przede wszystkim tworzy z nimi spektakle w domu parafialnym. Trudna i ciężka praca, bo wiele dzieci nie potrafi nawet czytać. Ale jemu się chce i robi to z sercem, oddaniem i pasją. Wikary Karol Wojtyła nie dba o wygody. Naucza w 5 szkołach w wioskach należących do parafii Niegowić. Najczęściej dojeżdża tam wozem. Parafianie chętnie mu pomagają. Ale zdarza się, że przemierza pieszo wiele kilometrów wiejskich dróg. Odpoczywa czytając lub modląc się. Mieszka biednie. Wszystko rozdaje potrzebującym. Śpi z głową na zwiniętym starym kożuszku. Nawet poduszkę, którą dostał od kobiet z Huka Różańcowego, oddał rodzinie, która straciła wszystko w pożarze. Wielką troską otacza ludzi chorych. Ma dla nich nie tylko dobre słowo. Choć już sama wizyta księdza, który odwiedza ich z potrzeby serca, jest niezwykle ważna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie przychodzi do nich z pustą ręką. Dzieli się wszystkim, co ma. No w tej chwili dobrze. Wszyscy w Niegowici kochają młodego wikarego, dla którego, jak sam mawia, najważniejszy jest człowiek i prawda o nim. 17 sierpnia 1949 roku Karol Wojtyła zostaje przeniesiony do Krakowa. Będzie wikariuszem w kościele świętego Floriana. Opuszcza Niegowić, wieś, w której zostawia po sobie wspomnienia żywe po dziś dzień i siłę wiary i miłości do ludzi. A w Krakowie z zapałem organizuje duszpasterstwo chorych. Jest też duszpasterzem akademickim. Znowu uczestniczy w ruchu teatralnym. Pisuje do Tygodnika Powszechnego jako poeta Andrzej Jawień. Jest aktywny na wielu jeszcze innych polach. Czwartego lipca 1958 roku Karol Wojtyła nie wie, że został właśnie mianowany w Watykanie na biskupa pomocniczego administratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej. Nie wie, bo jest z młodzieżą na spływie kajakowym na Łynie. I tak, mając zaledwie 38 lat, zostaje najmłodszym polskim biskupem. Jego konsekracja ma miejsce 28 września 1958 roku przed ołtarzem koronacyjnym Katedry Wawelskiej, a dokonuje jej arcybiskup Eugeniusz Baziak. Nowo mianowany biskup Wojtyła za swoje motto przyjmuje słowa totus tuus. Karol Wojtyła prowadzi dialog z różnymi środowiskami, nie zawsze mu przyjaznymi, lecz zawsze swojego rozmówcę słucha i szanuje. Z radością, ale i odpowiedzialnością traktuje dzieci i młodzież, dla których pozostaje do dziś wielkim autorytetem. Dlatego chcą się z nim spotykać. Ludzie z różnych grup i środowisk lgną do niego, by czerpać z jego wiary, siły i mądrości, by czuć się przy nim bezpiecznie. Karol Wojtyła musi często odbywać też spotkania dla niego nieprzyjemne i ryzykowne. Spotkania, na których wykorzystuje właśnie swą wiarę, siłę i mądrość. Na franciszkańskiej bywają goście nie zawsze chciani i oczekiwani. Karol Wojtyła w imię nadrzędnych wartości prowadzi rozmowy z wysokimi urzędnikami partyjnymi i politykami. Walczy między innymi o powstanie kościoła w Nowej Hucie. Po latach tak to wspomina. Prowadziłem rozmowy z władzami, głównie z kierownikiem Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Wyznań. Był to człowiek, który w trakcie rozmowy zachowywał się grzecznie, ale był twardy i nieustępliwy przy podejmowaniu decyzji, które zdradzały ducha złośliwości. Jednak dzięki uporowi młodego biskupa kościół w Nowej Hucie powstaje, a po nim kolejne. Nowa Huta po latach zostaje zalążkiem krakowskiej Solidarności. Biskup Wojtyła odnosi także sukces w rozmowie z komunistami, gdy chcą zabrać budynek seminarium i przeznaczyć go na Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu. W drodze kompromisu udaje się zachować 2 kondygnacje dla seminarium, zaś Wydział Pedagogiczny zajmuje tylko 1 piętro. Karol Wojtyła nie tylko prowadzi trudne rozmowy, narażając się i ryzykując. Lubi przebywać w towarzystwie twórców, naukowców, przedstawicieli różnych zawodów i środowisk. Zaprasza do siebie na franciszkańską, ale też przyjmuje zaproszenia i chętnie rozmawia, słucha. Prowadząc dialog z różnymi środowiskami, a także występując jako rzecznik tych najbardziej prześladowanych czy niewygodnych, Karol Wojtyła naraża się komunistycznym władzom. Od lat 40. aż do roku 1989 jest obserwowany przez służby, głównie przez Departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wcześniej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W miarę obejmowania przez Wojtyłę coraz wyższych stanowisk kościelnych, inwigilacja nasila się. W 1976 roku w jednym z raportów agent napisze o nim jako o dalekowzrocznym polityku, którego mądrość i autorytet polega między innymi na kapitalnej wręcz umiejętności wykorzystywania potencjału naukowego, jaki znajduje się w dyspozycji kościoła w Krakowie. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża zainteresowanie służb jego osobą jeszcze bardziej wzrosło. Ważną rolę odgrywa biskup Wojtyła na II Soborze Watykańskim, który rozpoczyna się w 1962 roku. Przemawia i rozmawia na nim wielokrotnie, wykazując się mistrzostwem dialogu i siły słowa. W 1996 roku profesor Stefan Świerzawski tak wspomina jego udział w Soborze. Nigdy nie wchodził w ostre spory, w polemiki, zawsze się wobec nich dystansował. Starał się zrozumieć obie strony konfliktu. Myślę, że podczas różnych, czasem bardzo ostrych dyskusji soborowych zachowywał się podobnie. Szukał zawsze tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Biskup Wojtyła ma wtedy zaledwie 42 lata. Gdy podczas soboru ksiądz Deskur przedstawia go kardynałowi Ottavianiemu, Eminencjo, to jest właśnie nasz krakowski biskup. Prefekt kongregacji mocno się zadziwia. Taki młody? Na co Karol Wojtyła odpowiada. To wada, która szybko minie. Watykan bardzo ceni i obserwuje odważnego krakowskiego biskupa. 26 czerwca 1967 roku w wypełnionej po brzegi Kaplicy Sykstyńskiej odbywa się ślubowanie nowo mianowanych kardynałów. Jest wśród nich Karol Wojtyła. Podchodzą kolejno do Pawła VI, a papież nakłada na ich głowy beretta roza, czerwony beret. Gdy do papieża Pawła VI podchodzi Karol Wojtyła, po raz pierwszy w historii Kaplicy Sykstyńskiej rozlegają się brawa. Karol Wojtyła wraca do Krakowa jako kardynał i wygłasza kazanie, w którym mówi: każdy z nas ma jakieś swoje powołanie i życiowe zadanie. Powołania i życiowe zadania są bardzo ważne. W każdym z nich ma się rozegrać życiowa próba wartości człowieka. Ja także muszę moją próbę wartości człowieka rozegrać. Przejść do końca po drodze mego powołania. Nikt nigdy nie widział jego łez, bo Karol Wojtyła wiedział, że w tamtych czasach nie może ich pokazać. Wiedział, że daje ludziom nadzieję, siłę i odwagę, ale nie łzy. Zdawał sobie sprawę, jak działa na ludzi, ile z niego czerpią, że ich kształtuje i umacnia. Udało mu się przeprowadzić Polaków na drugi brzeg do lepszej rzeczywistości z uśmiechem. To my nieraz płakaliśmy, on nigdy. Dziś wszystkim nam go bardzo brakuje, ale jakże jesteśmy bogatsi o to, co nam zostawił. Bo Karol Wojtyła miał odwagę zmienić dla nas świat. A wszystko zaczęło się pewnego jesiennego dnia 1978 roku, gdy padły pamiętne słowa: Habemus Papam! Jan Paweł II zyskał miano obrońcy godności człowieka. Pojęcie godności było dla papieża ważniejsze niż prawa człowieka. Głosił, że wartość człowieka nie wynika z tego, co ma, chociażby posiadł nawet cały świat, ale z tego, kim jest. Osobista godność stanowi podstawę równości wszystkich ludzi i jest niezniszczalną własnością każdej ludzkiej istoty. Podczas całego pontyfikatu spotykał się z chorymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, więźniami, prześladowanymi, byłymi więźniami obozów koncentracyjnych. W każdym człowieku widział osobę z przynależną jej godnością. Ważne dla papieża były także szacunek i godność ludzi pracy. Z pracy człowiek czerpie poczucie wartości i godności, gdyż człowiek jest podmiotem pracy. Praca ludzka, mówił papież, ma swoją wartość etyczną, która wprost i bezpośrednio pozostaje związana z faktem, iż ten, kto ją spełnia, jest osobą, jest świadomym i wolnym, czyli stanowiącym o sobie podmiotem. Praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa. Przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem. Papież nie boi się ludzi pracy. Wyszedł spośród nich. Współczesna bowiem problematyka ludzkiej pracy, czy zresztą tylko współczesna, ostatecznie sprowadza się, niech mi to darują wszyscy specjaliści, nie do techniki i nawet nie do ekonomii, ale do jednej podstawowej kategorii. To jest kategoria godności pracy, czyli godności człowieka. Papież na całym świecie walczył o prawa i godność uciśnionych i wykorzystywanych. Jan Paweł II był dla takich ludzi wielkim wsparciem. Godność dla wszystkich ludzi, nie tylko starych, biednych, cierpiących, ale także tych innej wiary, innego koloru skóry, odmiennych kulturowo czy etnicznie. O to do końca także walczył Jan Paweł II. Za to cały świat darzył go wielkim szacunkiem. Wszędzie był gorąco witanym i oczekiwanym gościem. Nie istniała dla niego inność. Jan Paweł II pokazywał, że każdy naród musi mieć swoją godność, że tak jak nie ma ludzi lepszych i gorszych, tak nie ma lepszych i gorszych narodów. Nam, Polakom, w latach przełomu, w latach trudnych, pomagał tę godność zachować. Do dziś brzmią nam w uszach jego słowa. Nie lękajcie się. Przyszłość Polski zależy od was. I musi od was zależeć. Jan Paweł II kochał wszystkich ludzi, ale szczególną troską i miłością darzył ludzi starych i chorych. Starsi potrafią dać wam młodym znacznie więcej, niż możecie sobie wyobrazić, głosił. Apelował i tłumaczył, by ludzi starszych postrzegać i traktować z perspektywy ich godności ludzkiej, której nie odbiera im ani pogarszający się ich stan zdrowia, ani utrata sprawności. Prosił młodych, by traktowali ich jako skarbnicę bogactwa życiowych doświadczeń, by każdy stary, schorowany człowiek miał godne miejsce w ich życiu, a nie na jego marginesie, samotny i opuszczony. Ostrzegał, że starość dla wielu może okazać się niełaskawa i uświadamiał, że trzeci wiek to okres w życiu człowieka, w którym jest on szczególnie bezbronny i podlega ludzkiej ułomności. Sam z wielką godnością zmagał się z ciężką chorobą i cierpieniem. Nie chował się, dawał nadzieję wielu starym, chorym i cierpiącym ludziom. Pokazywał, że starość, choć trudna, ciężka i w cierpieniu, jest częścią życia, częścią każdego człowieka, który ma ją przeżyć z godnością i otoczony szacunkiem.